Luis Enrique da Silva na Media Day przed KSW 88. No i na początku chciałbym powitać gościa i zapytać się, co zrobił dla organizacji KSW, że takich trudnych rywali pojedynek po pojedynku dostaje. Seja bem-vindo, né? E ele gostaria de saber o que você realmente fez que fez a federação de te botar para lutar contra os adversários tão difíceis. Ah, eu acho que eu tenho um nível bom, né? Uhum. E eles acharam, acreditaram em mim que eu era capaz de vencer e vou vencendo. Uważam, że po prostu jestem zawodnikiem na wysokim poziomie i z tego względu też organizacja uważa, że no, po prostu warto mnie postawić przed takimi zawodnikami, że mam szansę z nimi wygrać, więc po prostu wygram. Okej, no to pierwsze zwycięstwo z Tomkiem Narkunem, którego już niestety nie ma w naszej federacji, ale pytanie, co zagrało nie tak w pojedynku z Umarem? No bo jak wiemy, no, zakończył się dość szybko, a Umar, jak widzimy, no niestety nie pojawi się już w naszej organizacji, a zobaczymy go w UFC, więc chciałbym doprecyzować pytanie, co takiego się wydarzyło wtedy, co nie zagrało po jego stronie. Então, nossa primeira luta se conseguiu vencer com o Tomás Narkun, que não faz parte da, da organização, mas com um nocaute espetacular. Mas ele gostaria de saber o que, na sua opinião, não funcionou bem na sua, na sua, na sua segunda luta, né? Ele gostaria de saber o motivo para a sua derrota. O que você acha? Eu não sei, não estava me sentindo muito bem naquela luta, não me senti bem. Na hora entrei muito desfocado e acabei me distraindo com o juiz e o Omar se aproveitou, né? Não tiro a razão dele, também faria o mesmo, mas foi isso. Więc no, muszę przyznać, że przede wszystkim w momencie tej walki nie czułem się specjalnie dobrze, nie byłem skupiony, czułem się bardzo, bardzo rozproszony. No i sytuacja wyglądała w taki sposób, że ze względu na ten mój brak koncentracji, no tam była taka sytuacja, że sędzia coś do mnie powiedział, ja w tym momencie skupiłem na nim swoją uwagę i Umar to z tego po prostu skorzystał. Jego dwóch rodaków miał okazję konfrontować się poprzednio z Marcinem Wójcikiem ze zmiennym szczęściem. Chciałbym zapytać się, czy miał w ogóle jakieś rozmowy, czy też zna swoich rodaków, aby porozmawiać o jego starciu z Marcinem Wójcikiem. Então, o seu adversário Marcin Wójcik já tinha enfrentado dois brasileiros antes, né? Jak to się skończyło? Eduardo Oliveira przegrał, a Eder de Souza poddał Marcina Wójcika na fenie. Um deles perdeu com seu adversário e o outro conseguiu finalizar ele. Ele gostaria de saber se você teve oportunidade de conversar com eles, com os brasileiros, sobre o jogo do seu adversário. Você conhece eles? Não conheço, não tive oportunidade. E, assim, eu sempre prefiro impor minha estratégia. Não me ligo muito no jogo do meu adversário. Eu tento impor a minha estratégia na luta. Więc no niestety nie miałem okazji do tego, żeby porozmawiać z nimi na temat tej walki, natomiast moim celem w klatce jest zawsze to, żeby narzucić jakby swoją grę mojemu przeciwnikowi, więc nie skupiam się tak za bardzo na jego stylu, co po prostu zawsze staram się no jakby dyktować warunki. Dobrze, no to chciałbym zapytać się o to my robiliśmy taki drobny research i dowiedzieliśmy się w kuluarach, że jest organizacja w Brazylii, która dotuje zawodników do tego, aby latali do Europy walczyć. Czy to prawda? Czy słyszał coś o czymś takim? Czy miał z tym styczność? No bo to nie jest nic oczywiście złego, ale wiemy też, że bardzo dużo Brazylijczyków mieszka w Brazylii, a bije się w Europie. To nie są tanie loty, a wiemy, że nawet te mniejsze organizacje potrafią sprowadzić jednego zawodnika i narożnik, tak? Do Europy. No mamy tu przykład, na przykład jak na TFL czy na Babilonie. No wiadomo, to nie jest taki budżet jak KSW. Então, ele ficou sabendo, tem uma fofoca circulando, que tem uma organização no Brasil que dá dinheiro para os lutadores brasileiros para eles ir para a Europa para poder lutar, né? E muitas das vezes os brasileiros ficam morando no Brasil, mas mesmo assim eles viajam para a Europa para lutar, né? Então, ele não acha ruim a ideia, né? Mas você conta pra gente um pouquinho se você já ouviu falar dessa organização, se é a verdade, como é que é?
Ah, eu nunca ouvi falar, entendeu? É, eu não estou sabendo disso. Eu acho que é fofoca mesmo, de lutadorzinho que os caras fofoca e foi crescendo, nunca ouvi falar não. Nigdy nie słyszałem o takiej organizacji. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś tam ploteczka, która gdzieś krąży po kuluarach i odbija się coraz szerszym echem i dlatego tutaj dotarła. No, moje pytanie właśnie wynikało, żeby rozwiać te wątpliwości, bo jak wiadomo, gdzieś tam na forach to się pojawia i na ogólnym tam dyskusjach. Rozumiem, tak więc ja życzę oczywiście udanego pojedynku, bardzo dobrego. No tutaj ciężko wskazać faworyta, mam nadzieję, że wyjdzie cały i zdrowy i dziękuję bardzo za rozmowę. Então, boa sorte na sua luta. Espero que tudo vai dar certo, que você vai ficar saudável depois da luta e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todo a Polonia, obrigado pelo KSW, pela oportunidade e só agradecer a vocês. Mogę tylko podziękować zarówno organizacji za to, że dała mi kolejną szansę i wszystkim wam za to, że mnie wspieracie i że oglądacie te wywiady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.